Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 5 werset uczy nas następującej rzeczy. Nie wydawajcie sądów przed czasem, zanim nie przyjdzie Pan. On rozjaśni ciemności, ujawni to, co ukryte i odsłoni tajne zamiary ludzi, a wtedy każdy otrzyma od Boga odpowiednią nagrodę. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 5 werset. Teraźniejsze zbawienie i przyszłe nagrody. Pismo Święte Nowego Testamentu uczy o zbawieniu dla zgubionych grzeszników i o nagrodach za wierną służbę tych, którzy są zbawieni. Wyraźnie należy rozróżniać między tymi dwoma zagadnieniami. Zbawienie jest za darmo, jest darem niezależnym od uczynków obdarowanego zbawieniem. Pouczają nas o tym takie miejsca jak Ewangelia Jana, 4 rozdział, 10 werset. Izajasza 55:1. Najlepiej, jeśli wziąłbyś swoją Biblię i te miejsca sobie w swojej Biblii przeczytał i sprawdził. Możesz zatrzymać ten dźwięk i potem go dalej odtworzyć, jak już znajdziesz dane miejsce w Biblii i przeczytasz. Objawienie 22:17, także Rzymian 6:23, Efezjan 2 rozdział 8 do 9 wersetu. Tak więc znajdziesz w tych miejscach zapewnienie Słowa Bożego, że zbawienie jest za darmo, że jest darem niezależnym od uczynków obdarowanego zbawieniem. Jednak w przeciwieństwie do nieograniczoności zbawienia, zauważ, że dobre uczynki wykonywane przez zbawionego, który jest miły Bogu, zostaną nagrodzone. I to mówi nam Słowo Boże w takich miejscach jak Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 42 werset, 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 7 i 8 werset, Objawienie Jana, 2 rozdział, 10 werset oraz 22 rozdział, 12 werset, a także pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 11 do 15 wersetu i 9 rozdział od 24 do 25 wersetu oraz Ewangelia według Łukasza, 19 rozdział, 17 werset. Te miejsca jednoznacznie pokażą Tobie, że w przeciwieństwie do nieograniczoności zbawienia, dobre uczynki wykonywane przez zbawionego, który jest miły Bogu, zostaną nagrodzone. I następna kwestia jest taka, dla wierzących poza pochwałami są przewidziane korony. I korony te symbolizują nagrody, zdobyte wyróżnienia. Można zauważyć, że wymienione są cztery korony. Radości, czyli radowania się, to nagroda za służbę, o czym mówi nam list do Filipian, 4 rozdział, 1 werset oraz pierwszy list do Tesaloniczan, 2 rozdział, 19 werset. Kolejna korona to korona sprawiedliwości. To nagroda za wierność w świadectwie, o czym mówi nam drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, 8 werset. Kolejna nagroda to korona życia, to nagroda za wierność w próbie, tak mówi nam list Jakuba, 1 rozdział, 12 werset oraz objawienie 2 rozdział, 10 werset. A także korona chwały to nagroda za wierność w cierpieniu, czyli jest to opisane w pierwszym liście Piotra, 5 rozdział, 4 werset oraz list do Hebrajczyków, 2 rozdział, 9 werset. Zbawienie jest posiadane od razu po uwierzeniu Panu Jezusowi Chrystusowi, jak uczy nas Słowo Boże w Jana 3:36, 5:24, 6:47 oraz drugim do Tymoteusza 1:9, Łukasza 7:10, Tytusa
3, 5 i pierwszy Jana 5, 11. Z kolei nagrody natomiast mają być dane zbawionym w przyszłym czasie i to nam dokumentuje Słowo Boże w takich miejscach jak Mateusza 16, 27, 25, 9, a także Łukasza 14, 14, Objawienie 22, 12 i pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 4 werset i drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, 8 werset. Celem Bożym w obietnicy nagrodzenia niebiańskimi i wiecznymi zaszczytami wiernej służby Jego świętych jest oderwanie ich od pogoni za ziemskimi bogactwami i przyjemnościami, podtrzymanie ich w ogniu prześladowań i zachęcenie do praktykowania chrześcijańskich cnót. I tego uczy nas Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian 4:5. Nie wydawajcie sądów przed czasem, zanim nie przyjdzie Pan, On rozjaśni ciemności, ujawni to, co ukryte i odsłoni tajne zamiary ludzi, a wtedy każdy otrzyma od Boga odpowiednią nagrodę.